Tadeusz Kieliszkowski. Witamy serdecznie na kanale Real Farm. Tak, witamy bardzo serdecznie. A skoro Real Farm, to o strongmanach. Strongman bądź inna dyscyplina siłowa. Zbliża się chyba najbardziej prestiżowa, może jedna z najbardziej prestiżowych imprez, jeżeli chodzi o strongman, no bo WSM, no i tu Arnold. Arnold Classic. Dla mnie tak zawsze ten Arnold był taki bardziej prestiżowy. To jest taka siła prawdziwa, nie? To po pierwsze, a pamiętam ja jeszcze czasy, teraz na Arnolda może się zakwalifikować. Ja na przykład na Arnolda dostałem zaproszenie i pamiętam te czasy, jak to Arnold właśnie ze swoją świtą całą decydował, kto ma tam startować, więc tam nie było możliwości zakwalifikowania się, wywalczenia startu, tylko musieli się na tyle pokazać, żeby zostać przez nich zauważony. Właśnie chciałem się zapytać, od ilu lat jest organizowane w ogóle, jeżeli chodzi o strongmana? Pierwszy Arnold to był chyba, żeby się nie skłaniać, 2002 rok. 2002, jak ktoś, tak. Jak się mylę, proszę mnie poprawić, wygrał Mark Henry w 2002, w 2003 już wygrał Zydrunas, chyba do 2008, w 9-10 Pomston, a później chyba Jenkins, Brian, Zydrunas, Lalas w 13, w 14 Zydrunas, w 15 Brian, w 16 chyba Zydrunas i to był Zydrunasa ostatni Arnold w karierze. Cała historia w głowie jest. Tak, bo dla mnie Arnold był właśnie najbardziej prestiżową imprezą. Tam wiesz, dlaczego też mi się Arnold bardziej podoba? No, chociażby ze względu na to, że są większe pieniądze niż na WSM, na Arnoldzie, chociaż powinno być moim zdaniem odwrotnie, ale tu są większe. Też dlatego, że tam jest wyłaniany najsilniejszy człowiek, a nie najszybszy, najsprytniejszy i tak dalej. No i tak WSM to takie będzie show telewizyjne też, nie? No i jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której nie każdy mówi. Na Arnoldzie, jak dostaniesz konkurencję w grudniu, że będzie 5 takich, to jak pojedziesz na zawody, to nie będzie czegoś innego. Będzie 5 te, których dostałeś. A na WSM ja byłem czasem świadkiem, gdzie na przykład przy mnie było, tego nie chcę, zamień mi na to, to mi nie pasuje, jak mi nie zmienisz, to jadę do domu, to mi się nie podoba, w takiej grupy, no dobra, to z tej grupy chcemy, żeby wyszedł ten, może nie ten. Właśnie nie, to ta tak polityka jest, WSM-u też jest dziwna, słuchaj, no wtedy Mateusz to nie pojechał, to też mogli zaprosić Cyrwosa, mogli zaprosić Ziółka i... Słuchaj, polityka WSM-u to jest polityka bardziej telewizji, jak się lepiej sprzedasz w telewizji, bo tak jesteś bardziej postrzegany. Organizatorami są Szkoci, Anglicy? Anglicy kupili prawa. Słuchaj, to jest ogólnie zagmatwana historia. Tam trzeba było sięgnąć początków jeszcze IFSA z WSM-em, dlaczego to się rozleciało i tak dalej. Kto kupił, nigdy w sumie od kogo. O tym nie gadaliśmy. Dlaczego to się rozleciało? Ty jesteś jednym takim z żyjących dinozaurów, którzy jeszcze to pamiętam. No ja na przykład nie wiem. To znaczy, że ja nie pamiętam, bo ja zacząłem startować od 2005 roku. W 2004 nastąpił ten rozłam IFSY i WSM-u, gdzie później w IFSie mogliśmy oglądać Roberta Szczepańskiego, Zydrunasa, Wiraszczuka, Carsena, tych najsilniejszych zawodników, którzy byli Murumeca, Andrusa, Koklajewa, Michaiła, którzy byli w IFSie i na Arnoldzie. A no na WSM-ie została ekipa Pudzian i... Pondston chyba, tak? Derek? Pondston Derek przyszedł w 2008. On też był w IFSie. Też był w IFSie. No nawet zobacz sobie nazwiska z 2005 roku WSM, a nazwiska 2005 rok IFSA. No to jest zupełnie no, dzień do nocy, dzień tak? Ale no dobra, no, to już musi opowiedzieć ktoś, kto w tym był. To byśmy musieli Zydrunasa się o to zapytać, albo nie wiem, albo innego zawodnika, bo ja wtedy nie uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata. Także wiem, mogę tylko tyle powiedzieć, że kolejne pełne Mistrzostwa Świata, gdzie mogli startować wszyscy zawodnicy bez wykluczenia, bez podziałów tam na federacji i tak dalej, to był 2009 rok. Od 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, no to były zawodnicy. Czemu ta IFSA upadła w ogóle? To wiesz, to ja w IFSie też tak naprawdę nie startowałem. To już by tam ostatnie Mistrzostwa Świata IFSy to chyba był 2007 rok, czy 2008 i to też się wszystko rozleciało, rozpadło. Nie wiem, czemu. Dobra, to jest przeszłość. Przejdźmy do teraźniejszości. Znaczy to jest ogólnie to jest ciekawy bardzo materiał. Ciekawe, dlatego się nie zapytałem, ktoś się, wiesz, sam ciekawy. Jakby ktoś się wiesz, zapytał, no bo przecież wszyscy wiemy, że w 2004 no Mariusz był trzeci, tak, a został dyskwalifikowany za środki. No to jak to? No nagle za środki. No, w historii zawodników strongman dwóch tylko zostało dyskwalifikowane za środki. No jeden to był Mariusz 2004 i Travis Ortmeier to był 2011 rok. No. Strongman zostałeś dyskwalifikowany za środki, tak jakbyś został w sprintach za używanie butów.
No wiesz, no słuchaj, no nie wiem na jakiej zasadzie, nie było mnie tam, mówię, trzeba by było rozmawiać z kimś, kto tam był i kto by chciał o tym opowiedzieć. Może kiedyś się wybierzemy do Zydrunasa, to nam poopowiada co, dlaczego i jak to tak się wszystko rozegrało. Bardzo ciekawy pomysł. Dobra, przejdźmy do Arnolda. Konkurencję znasz? Właśnie, przeczytam konkurencje jakie są, to mi powiesz, już jestem. Są konkurencje. Well of Pain, czyli koło bólu. Koło bólu. To jest to, co Mateusz trenuje, to pchanie tego samochodu po tak, górkę. To tak. Tylko, że tam idziesz po okręgu. Imitację robi tego, nie? Tam idziesz po okręgu. No i tam chłopaki różnymi technikami pchali. Jedni widzą tak, jedni tak. Nie miałem okazji tego robić, no ale to podejrzewam, że no tak jak ciężarówka. Właśnie nie, no bo tu masz ciężar z przodu, trochę inaczej. No ciężarówkę też pchasz z przodu. Tak jakbyś pchał. A jakbyś pchał, no myślałem, że no. Będzie ciągnięcie. Nie. No to wiesz, no to chyba, tylko że tam idziesz po okręgu. Ale to ciekawe, czy to się zwiększa moc tego okręgu, jakieś nakręcasz. Obciążenie, tak jak... nie mam pojęcia. Czy ze stałą? No właśnie. Czy stałą siłę trzeba przyłożyć? Nie wiem. Nie, no, tylko wiesz, ciężarówka też jest na kołach, ci się rozbuja. Nie tak. Wiadomo, czy tam, tak, to, no właśnie, czy tam jest jakiś luz, nie? Tak jak widziałem właśnie, że Mateusz trenuje pod górkę, czyli tak jakby... Stawało. Tak jakby to miało stawać właśnie. No. Ciekawe. Na tej zasadzie. Austria Nowak, czyli belka. Jestem ciekaw wagi belki, ale bo jak ja byłem pierwszy raz... 200 kilo? Jak ja byłem pierwszy raz na Arnoldzie i pierwszy raz przy wieździe tego Austrian Oak z ziemi, to było 205 kilo. Później zmniejszyli to na 195, a teraz nie wiem. Około 200 kilo. I czas, minuta czasu, tak? Minuta 30 tam chyba. To 30 albo dwie na powtórzenie. Ale te ciężary ewoluują, naprawdę to się kurczę robi niesamowite 200. Ale zobacz, ewoluują. No, ja w 2013 roku byłem, miałem tą belkę na powtórzenie. To podniósł, tylko pamiętam, ja dwa razy, Lalas raz i Koklajew raz. Brian nie podniósł, Pritchett nie podniósł, Adam Scher nie podniósł. 200 kilo, czy to jest kurwa... No wtedy 205. 10 lat temu, 205. Jak ktoś tego nie miał na sobie, ja miałem, nie wycisnąłem. Wycisnąłem 195 najwięcej. Na treningach w półtorej minuty najwięcej zrobiłem trzy razy. Na zawodach dwa i zarzut. Do trzeciego tam mi dużo nie brakło. Ale na przykład zobaczyłem z Dronasa w 2014 roku, gdzie on z lekkością zrobił 4 sztuki. I tam jeszcze mógł robić. No. Cyborg to jest, kurde. Elephant bar deadlift. Czyli to jest ta długa sztandza. Martwy na tej długiej sztandze. Nie miałem możliwości zrobienia. Ale na rekord, tak? Na rekord, tak. Na maksa. Nie miałem możliwości robienia na tej sztandze ze względu na to, że złapałem kontuzję przed. I nie wiem, czy jest łatwiej, czy gorzej, bo ona się podobno bardzo pracuje, się wygina. Pracuje. Znaczy to też zależy, technikę musisz mieć, mi się daje, że odpowiednio po to, bo ją naciągasz trochę, nie? Bo my mieliśmy tą długą sztangę, tylko że ona, u nas była ona sztywna. Tak. Zresztą tu mnie na siłowni ona leży, gdzieś jest tutaj. Jak nie ukradli. Dalej jest unsponen stone throw, czyli jakiś rzut. A, to jest, masz kamień i rzucasz tym kamieniem do przodu, ale jaka waga tego kamienia jest? Właśnie nie jest podana. Też ciężka konkurencja technicznie do wykonania, nie? Mega, kurczę. Tak, ale liczy się odległość rzutu, czy to, że jeszcze go trzeba wycisnąć nad głowę? Nie, czy po prostu możesz go pchnąć sprzed klaty, czy... Nie, ja właśnie u Mateusza... Obojętne jak, czy do tyłu nawet możesz nim rzucić? U Mateusza na Instagramie widziałem, że on tak biegł z tym i rzucał. Aha, a jaka waga kamienia? Nie wiem, kurwa, duży był. Rzucał tym głazem tam jak... 80 kilo tym głazem? 80 kilo? Tak. Ale 80 kilo, ja wam powiem, 80 kilo to jest i dużo, i niedużo. Nie no, dużo, 80 tak z nad głowy. No tak, ale no to wiadomo, to nie będziesz tym rzucał 20 metrów, no tak? Także to może być, tam mogą decydować centymetry. No będą centymetry, na pewno, no jak? No, przecież... Teraz jak tak sobie przypomnę, na przykład kiedyś w Los Angeles na mojej pierwszej super serii w 2009 roku była taka konkurencja wiązana, kamień chyba 70, kula 100, kamień 110 i belka 140, ładna powtórzenia. No tak, teraz patrzę, no kamień 80, no to przy kuli 100, gdzie było do podniesienia, czy kamień 120, no to... A wiesz, no jak już masz tu nad głową, to tam coś tam pchniesz, nie? No ale to trzeba tak pchnąć, żeby wygrać jeszcze. No nie? Tak, no wiesz. No kto wyższy ma dłuższe ramię, nie? To rzeczywiście tak. No, no i na koniec... rama. Tylko nie wiem, czy będzie w paskach, czy pod górę, czy po prostym timber frame carry. No to chyba ta standardowa, no, chociaż ostatnio były nowe ramy, tak. Nie te takie. Ja pamiętam w 2000, jak startowali chłopacy tam z Drunas, Mariusz i tak dalej, ta rama zawsze ważyła 400 kg, była pod górkę. Później ważyła 450 pod górkę, później zrobili 505 w paskach pod górkę i później znowu zeszli na dół.
ja tak czytasz, że konkurencję podźwigałbyś sobie, czy się nie chce? Wiesz co, ostatnio ktoś mi zadał to pytanie i powiem tak. Głowa by chciała, ale ciało już nie. Ciało już się nie nadaje do tych ciężarów. I jakby ciało, podejrzewam, złapało za to wszystko, to mogłoby być... No, ja na przykład tam zarzuty takie sobie cięższe na siłowni robię, martwe ciągi tam co 3 tygodnie też tam gdzieś tam, jakieś tam może nieduży ciężar, tam około 300 się tam kręcę, sobie robię i nie wiem, jakoś tak... No tak, ale ty 20 lat nie dźwigasz ciężarów nie. I nie masz 41 z kawałkiem. Chociaż wyglądam. Wiesz, ja mogę powiedzieć, nie, ty zawsze możesz wrócić do strongmana. Ale ja nie chciałbym. Ty jesteś młody, nie miałeś nigdy kontuzji. No ale sam powiedz, jest sens wracać? Gdybyś wrócił na poziom Mistrzostw Świata, Europy, Pucharów Świata... Żebym dotarł do takiego poziomu? No to jest zawsze, wiesz, no kwestia treningu i do zrobienia, tak? Tak, jeszcze jakbym dziecka nie miał, to może bym się zastanawiał. Gdybyś wrócił do tego poziomu, no to jest, no to powiem ci, no... Gdybyś na przykład pojechał na Arnolda, był w pierwszej trójce na Arnoldzie, gdybyś, kurczę, pojechał na Mistrzostwa Świata, był w pierwszej trójce na Mistrzostwa Świata, na Europę, wygrał jakieś Puchary Świata, to byś sobie godnie żył. No tak, no ale to musisz być naprawdę mocnym zawodnikiem. No tak, no tak, no, ale wiesz, a słuchaj, na pewno dla zdrowia lepiej jest robić to, co ty robisz. Też mi się tak wydaje, no, też mi się tak wydaje. Chociaż mówię, ja uważam, że... Ale fajnie, jest... fajnie, wiesz, no fajnie. Piękny sport, też mam teraz okazję w... A to już materiał będzie wymiotowany po zawodach. Ale pierwsze zawody będę sędziował w swoim życiu. O. Przemudzie. Może byś wiesz. Że sędzia tam, jest ślepy, ale. Żebyś tam się nie sprzedał komuś. Dlaczego? Ja jestem otwarty na propozycję. Żebyś nie przyjechał. Ja jestem przekonany, ja tego nigdy nie ukrywałem. Żebyś nie przyjechał z ksywą fryzjer. On ustawił Ekstraklasak, a Karwat ustawił i ten Puchar Polski w Strongmanie. No Maciek będzie nadzorował twoją pracę. A Maciek Hirsch też jest przekupny. No żeby wiesz, żeby nie było. Czemu temu zaliczyłeś, a temu nie wiesz i tak dalej. Nie, Maciek Hirsch jest człowiekiem bardzo skrupulatnym. Żeby ktoś nie jechał do domu smutny, jak ty kiedyś, że ci belki nie zaliczyłem. No. Ale ty złożyłeś to złośliwie. Nie, no jest na materiale wszystko, nie ustałeś. No. Jak, daj Boże, twój syn by kiedyś dźwigał, tak samo zrobię. Wzi Antoni Radzikowski, niezaliczony. Lewy palec u stopy odgiął. No ale widzisz, no coś tam się w tym strogu nie buja. Fajnie, że chłopaki, że chłopaki dźwigają, że robią zawody, że coś się kręci jeszcze na tak szczytnym celu jak Wielka Orkiestra. Także no, naprawdę, ja to sędziowałem dwa razy, raz startowałem, ty zresztą też tam startowałeś tak. Dwa razy. Także no naprawdę, impreza będzie fajna. Ty raz startowałeś, ale na uwidocznionym zdjęciu miałeś arbuza na głowie, pamiętasz? To będzie, kto ma wiedzieć, ten wie. O, to wiesz. No ale fajne zawody. Fajne, tam fajne. Sumik zawsze robi dobre zawody, tam jest dobry sprzęt. Cyrus, kto tam startuje? Cyrus widziałem, że jedzie. Widziałem, że na pewno Cyrus tam Lademan, już jest. Dorawa? Chyba też, no. Weyer? Weyer chyba nie. Nie, Weyer nie. Ziółek? Ziółek też jest. Ziółek? No, Ziółek z ilu startuje chłopaków? Czterech? Pięciu? Pięciu, sześciu? Pięciu albo sześciu. No to fajnie. Fajna impreza. Też nie mówię. To jest pierwsza taka impreza Strongman po tej mojej przerwie. To jest taka cykliczna impreza, można powiedzieć. Cykliczna, bo to już któryś rok się odbywa. Ja tam startowałem w 2019 chyba? Czy 18? 19 chyba tam startowałem. 20 sędziowałem, 21 sędziowałem, no tam no, są i takie cykliczne imprezy, robi fajne. Fajnie, i fajnie jest na to popatrzeć. Będziemy tak skakać po tematach, wracamy znowu do Arnolda. Patrzyłeś, kto w ogóle jedzie, kto startuje, na pewno no, mamy reprezentację, Mateusz jedzie, trzymamy kciuki. Ja też tak uważam, konkurencje mu pasują. Cztery, tam z tych pięciu konkurencji, co wymieniłem, podejrzewam, cztery są jego. No. No Sidło na pewno, Belka powojuje. Kamieniem rzuci. I co tam jeszcze było? To koło też to. A i to koło tam był chyba wtedy tylko Ulek to robi, albo Licisowi. Wiem, że drugi. Ale Licisa nie będzie w tym roku. Licisa nie ma właśnie. Licis sobie zrobił rok przerwy. Z takich moim zdaniem, no, słuchaj, których mogą mu zagrozić, to jest ten Hooper. Nie? Ten Hooper jest też piekielnie silny gość, nie? No Hooper silny. I on też tak się wziął, tak kurczę. Słuchaj, Hooper silny, ale tak. Stoltman, Luke to tylko w belce mu może zagrozić. Więcej tam nikogo nie widzę, kto by mu w belce mógł zagrozić. Z kolei Luke w nosidle, no to Mateuszowi na pewno nie zagrozi. Nikt mu nie zagrozi w nosidle, to powiem tak od razu. W tym kamieniu... No to jest taka loteria, bo tego nigdy tego nie było, nie? Nie wiadomo, jak oni tam chłopaki rzucają. W tym kamieniu nie wiem. A Tom Stoltman jedzie?
Na Arnolda? Właśnie nie patrzyłem nawet. Ja tak powiem wam szczerze, tak, no, trochę tak przestałem tą scenę gdzieś tam taką świadomą też. Nie znam listy zawodników. Mogłem też śledzić. Tor wraca do Szambana. To widziałem właśnie, Tor wraca, też, że wraca, że dźwiga. I moim zdaniem jak wróci, to troszeczkę też bujnie medialnie te imprezy, nie? No, jakby wrócił do tego, co było, to... I też to widzę, robi mądrze, nie na hura, nie szybko, tak jak Mateusz. Powoli, małymi krokami stopniami. Do przodu, także... No lepiej tak, bo to mniejsze ryzyko jest urazu czy jakiejś tam kontuzji, nie? Sam zresztą wiesz, bo dźwigałeś. Dokładnie. Tak, to ja naprawdę bym chciał, żeby w Polsce była taka paka, która kurczę by jeździła wszędzie, zamiatała, wiesz, trzech, czterech fajnie takich też, gości, fajnie też, jakby ktoś kurczę z nimi jeździ, robił jakieś materiały. No. To jest do Real Farmu właśnie skierowany. Na Arnoldzie nie można? Widzisz. No ale jakiś dokument na przykład można byłoby z tego stworzyć. Podejrzewam i po wyemitowaniu zawodów, dzień po czy dwa dni po, puścić taki kurczę materiał. Także to jest skierowane do prezesa, skąpego prezesa Adama, który tam dusi te grosze. Ja mówię, fajnie by było, jakby było trzech, czterech takich zawodników, żeby jeszcze Robert Cyrwus się nastawił konkretnie albo jedno, albo drugie. No jest Mateusz, jest Ziółek. No, jest Robert, kurczę. Jest ten... kurde, wleciał mi z głowy teraz. Polski? Duży chłop taki, kurczę. Wiem. Roszkowski. Roszkowski. Tak. Tak, Adam Roszkowski. No coś tam się kryje. Marek Czajkowski przecież. No. Jest zawodników, kurczę. Jest. Sporo. Chyba. Siemanko. Jest. Także no, to by było fajnie. Ty teraz mistrza Polski wytypować ciężko by. Nie, no Kielichowi nie zagrożą. Ale nie wiem, czy Kielich jest na mistrzostwach Polski, to ma imprezy na świat się będziesz koło. Wątpię, żeby się na mistrzostwach Polski, wiesz. No to nie, no to powiem ci, jeśli by były mistrzostwa Polski... Masz Stokoła teraz i musisz postawić, na kogo stawiasz. Oprócz Mateusza. Mateusz, załóżmy, że odpuszcza. Jak mam Stokoła i stawiam... To bym zadzwonił do Cyrwusa, czy zajmie się na 100% Stokołanem, bo jak tak, to stawiam na Cyrwusa. No chyba też. Chodź, to mówię, Ziółek, kurde, Marek. Wszystko też... Nie. Konkurencję. Nie, konkurencję to raz, ale dwa, no postawiłbym na Roberta. Robert jednak... Biegowo, siłowo, wytrzymałościowo, tak. Na największy przekrój przekrojowo jest... Bardziej przekrojowy zawodnik, nie, jeżeli chodzi o jest najrówniejszy, opem tak, z tej ekipy. Ziółek jest bardzo mocny, ale jeszcze tej szybkości, tej dynamiki mu brakuje. Marek Czajkowski jest z kolei bardzo dynamiczny, zwinny, szybki i tak dalej, ale jak już dołożymy ciężarów, to od tamtych dwóch troszkę będzie odstawał. No. Ale też on się przeniósł z lżejszej kategorii, to też czasu potrzebuje, żeby... Dokładnie. Samoziłeś, bo też z innego sportu całkowicie. Dokładnie, dlatego mówię, no. Obycia z tym sprzętem. Robert ma najwięcej z nich wszystkich doświadczenia, najwięcej, wiesz, obycia z różnymi sprzętami. Dlatego jak on się nastawi 100% na strongmana, wróci do swojej wagi, do swojej siły i tak dalej, to ja stawiam na niego. Strongmana, teraz forma życiowa u ciebie jest. Tu można zdjęcie wyświetlić, jak teraz dziadek wygląda, bo tam jest krata na brzuchu się zrobiła. Powiedziałem kiedyś tutaj na tym kanale. 120 kilo, kratka na brzuchu. Było. Śmiali się z nas wtedy. Śmiali się, bo wtedy siedziałem, wpierdalałem w McDonaldzie. Ale teraz można, i po czasie można to powiedzieć. Ten brzuch w strongmanie ułatwiał dźwiganie. I nikt mi nie powie, że nie. Tak. I nikt mi nie powie, że nie. I kiedy będąc strongmanem ciężko było, kurczę. No, każdy mówi, a później tak wyglądał. No ale ja tak nie wyglądałem i tak nie dźwigałem. A Zydrunas wyglądał inaczej i Zydrunas pokazywał to zawsze na Arnoldzie, jak się dźwiga. I tym optymistycznym akcentem zakończę temat brzucha, bo kiedy siedziałem w McDonaldzie razem z tobą, żeśmy siedzieli, jedli, pamiętam ileś tam tysięcy kalorii na odcinku na czas i tam chyba było poruszone, co będziesz, jak skończysz dźwiganie. Ja powiedziałem, ja będę ważył ze 120 kilo i miał kratkę na brzuchu. O Jezu, ile było komentarzy, gdzie później były same, tak było. Na filmikach to były same, ale kurwa bęben, jaki bebdun i tak dalej. Niewierny. No i co powiecie teraz? Niewierny Tomaszu, musisz wsadzić palec pomiędzy kratki na brzuchu. No i powiedzcie, co powiecie teraz? 120 kilo. Napiszą, że jesteś za chudy, chujowy. 120 kilo, 120 kilo, 50 tam, 2, 3, 3 w ręku, kratka na brzuchu, tak jak dotrzymałem słowa, jeszcze ją dotnę bardziej, bo jestem na to kurwa zawzięty, żeby udowodnić i sobie i wszystkim, że można zrobić ze swoim ciałem wszystko, co się tylko chce, jeśli kurwa jest się zawziętym, jeśli ma się na to ochotę i jeśli się tylko i wyłącznie chce. Bo samo zaparcie, zawziętość i pracowitość tu robi robotę, a nie kurwa środki. Tak jak dzisiaj przeczytałem komentarz, się uśmiałem, bo ja wstawiłem to zdjęcie 150 bis. A nie widziałem tego jeszcze. Teraz na dzisiaj? Nie, to jest miesiąc temu. Widziałem, jakiś tam ktoś napisał estry długie, estry krótkie. To jest w ogóle... się uśmiałem tak, że wiesz, chłop nie wie co pisze.
ale śmiać mi się po prostu chce. Nikt nie wie, ile to wymaga pracy i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam jeszcze, dużo łatwiej było być 150 kilo niż 120. Tu masz, wiesz, no wtedy mogłeś zjeść, co chciałeś tak naprawdę. Teraz jest, o to chodzi. Tak, jest, dużo łatwiej było. Teraz nie ma. Teraz jest takie... Pilnujesz trochę. Takie, no, jak twoje żywienie wygląda? Bo jestem ciekawy. Rano wstajesz... Wiesz co, ja oddałem się pod opiekę... Mogę powiedzieć komuś? Jestem na diecie. I rygorystycznie. Jestem ciekawy, kto prowadzi takiego zawodnika. I rygorystycznie. Czy tym trenerem jest pan Dominik Abukadra? Nie. I rygorystycznie i przestrzegam. Do tego widzisz, no, robię bardzo dużo kardio, tak? Ruszam się, trenuję na siłowni. Siła jakoś tam drastycznie nie spadła, bo 150 kilo w poniedziałek wziąłem tam 14 razy. Jeszcze te 2-3 mogłem tam dołożyć na klatkę. Przysiadów, powiem wam szczerze, nie robiłem 2 lata, bo mi się nie chce. Czyli nóg nie robisz? Nóg nie, to znaczy nie, no robię, no robię rowerek, biegam, tak, nie robię przysiadów. Powiem wam szczerze, chcę w końcu móc wejść do sklepu i kupić wszystko. Spodni jeszcze nie mogę kupić, byłem ostatnio na zakupach, spodni jeszcze nie mogę kupić. Ktoś ostatnio napisał, ale masz chude nogi, ty, ja mam 76 czy 7 budzie, ja chcę to jeszcze zgubić i nie mogę, bo chcę wejść do sklepu i kupić w końcu spodnie. I tam dużo pytań padło, Krzychu, jak się czujesz, czy 150 było, fajnie się czuć, czy ten? Ja się czuję cały czas tak samo, tylko teraz mogę wejść do sklepu i coś kupić. Wtedy byłem do tej wagi przyzwyczajony. Ty ważyłeś 140 kilo, a teraz czujesz się inaczej? Nie, no tak samo jesteś, Konrad Karmat. No tak. Zmieniły się nawyki żywieniowe, zmienił się styl życia, zmienił się trening. No i wygląd. No i wygląd. No i siła. No. To nie ulega wątpliwości. A który wygląd lepszy, to też ja mam na przykład podejście do tego takie. Ja na przykład, mimo tego, że wiadomo, że teraz mam kratę na brzuch i tak dalej, i tam kiedyś się podobało, taki miałem pewno wywalony, ale taki byłem... Ale to wiesz co, to który wygląd lepszy? Nie dałoby się, żebyś ważył 120 kilo i podnosił te ciężary, które podnosiłeś wtedy. No, normalne. Normalne, no. Trzeba było ważyć tyle. Strongman wyznaczył takie standardy, że trzeba było dźwigać tyle, trzeba było robić to, trzeba było robić tamto, no. I krótko by nie było, to jest tak. Piękny kawałek historii. Dokładnie, to są niezapomniane nasze wrażenia, nasze przeżycia. Tak. Jak kiedyś będziemy starsi, będziemy opowiadali swoim dzieciom, gdzie byliśmy, co dźwigaliśmy, jakie rzeczy przeciągaliśmy, z czym mieliśmy do czynienia. Tak. Tego nam nikt nie wierzy. Ja bym chciał jeszcze kiedyś właśnie raz tak, wiesz, wystartować tak sobie po prostu. A to, żeby... to nie jedź w sobotę sędziować, tylko wystartuj. Nie, no nie teraz. Ja cię dopiszę do listy. Wejrzyj tam. Czarny kończyk zawodów. Tak, no chciałeś się sprawdzić, to wiesz. Nie, teraz tam się do czegoś szykuję, więc nie, ale po tym... A właśnie, bo tu nikt nie wie. Nikt nie wie, czy nie, bo to nie można mówić już. No nie można mówić, ale coś będzie i to będzie, powiem wam, grubego. Ja już to wiem, także nie zawiedziecie się. No, o, powiem tak. I hejterzy się nie zawiodą i ci, co lubią, też się nie zawiodą, tak? To jest... Właśnie, a moim zdaniem właśnie hejterzy mogą się zawieść, bo jak się pokażesz z dobrej strony i będzie sukces, to wszystkim spadnie tak szczena. Mam nadzieję, że będzie, no zapierdzielone. Będzie na pewno, ja wiem, na co Konrada stać, wiem, jak trenuje, także no. Najwyżej będzie depresja jak po mistrzostwach Polski, kolejna zmiana dyscypliny. No, teraz środki finansowe trochę większe, więc może jakieś skoki narciarskie, takie już kask jest kupiony i te narty już i lecą z tego. Nie. Z Oslo. Nie. Tu... Że mieszkam na czwartym piętrze, to skocznie wybuduję. Tu będzie na pewno na plus wszystko. Jakby nie było na plus, to bym nie wychodził. No. Dokładnie. Trzeba wierzyć w swoje umiejętności, w siebie. Dokładnie. Tak czasami mi brakowało w strongmanie, uważam. Teraz takiej pewności ciebie trochę. Przez ten maz łapałem, wiesz? Jakiś, no i bardzo dobrze. Treningi, wchodzisz do klatki, jesteś albo ty, albo twój przeciwnik. Tak. I tyle, no. Ale wiesz, to pewnie lepiej, bo zawsze mógłbyś być drugi, trzeci. Ale wiesz co, to... A tutaj jest albo wygrasz, albo przegrasz, nie? Tak, tylko że wiesz co, w strongmanie, ty mówisz w strongmanie lepiej, tylko w strongmanie drugi, trzeci, to już była inna kasa niż pierwszy. No tak. A tutaj, wiesz, tu masz w kontrakcie, nie? Tylko musisz coś wejść i sobie udowodnić, no. Dokładnie, właśnie, dobrze powiedziałeś, sobie udowodnić. Dokładnie, sobie. Ty nie walczysz dla Cześka, Kryśki, Haliny i tak dalej. Ty walczysz dla siebie, dla swoich, wiesz, marzeń, dla swojego ego, dla... Dla rodziny też, nie? No bo jednak gdzieś tam, wiesz... Tak, no. Tylko że rodzina, czy ty przegrasz, czy wygrasz, będzie cię kochać tak samo. Poczekaj, zobaczymy po walce, bo to różnie bywa. Nie. Ja uważam, że każdy to robi dla siebie tak samo. Tak samo jak, wiesz, myśmy dźwigali dla siebie. Nie dźwigałeś dla tego, żeby, wiesz, żeby sobie na Facebooku zdjęcie wstawić, tylko dźwigałeś dla siebie, dla swojego, wiesz... Twojego poczucia wartości. No oczywiście, że tak. Powiedzieć. Co myślisz o walce Ferrari-Łaszczyk?
Zadałeś to pytanie, bo to jest ciekawa walka, bo gościu jest... To jest kolejna walka taka kontrowersyjna, bo tutaj wychodzi bokser, zawodowy można powiedzieć. Jak można powiedzieć zawodowy bokser? Kilka walk bez żadnej porażki. No tak, no to mówię, no zawodowy. I dostaje amatora, tak? I teraz ten zawodowy bokser będzie się bił na innych zasadach. Wiesz, czym się różni boks od boksu w MMA? Inny sport. To jest w ogóle inne boksowanie, no nie? Powiem ci jeszcze, przerwę ci i opowiem ci, bo tu kiedyś z bokserem sparring miałem, nie? No. No i w boksie sparring. Ja mówię, no. Dobra, to się bijemy. No to leżałem, na wątrobę dostałem i byłem dzieżko poskręcany. Inna stójka w ogóle, stoisz inaczej, wiesz, no tak. Nie, nic nie mogłem zrobić. Ze dwa razy go kopnąłem, jak niejaki Marcin N, no bo wiesz, z przyzwyczajenia noga poleciała. Ale jak już byś miał go przewracać, to już no to by było inna, inaczej. Inna walka, nie? No, ale to już się robi inna walka, no, dlatego wiesz. MMA, i ty bardziej ten Ferrari jest cięższy niż... Duża różnica wagi będzie? Trochę ponad dycha jest, tego co wiem. Dobrze mówię, dycha? Ponad 10 kilo jest, no. Każdy normalny człowiek powie, no bokser powinien wygrać, tak? No ale wyszła Ewa Brodnicka z Limassi i dostała bęcki. No. Ale dlatego... Limassi wiesz, że była zapaśniczką, nie? To też jest... No ale tu, no dobra, no Limassi była zawodową, nie? Zapaśniczką, jedną z wielu. A Brodnicka była mistrzynią świata w boksie. No to prawda, no to dobrze powiedziałeś, no tak. I wiesz, i no zapaśniczka, jedna z wielu w Polsce wygrała. Dlatego no tutaj, no nie można tak z góry powiedzieć, ten wygra, ten przegra. No. Ciężka walka do ceny. Ciężka walka, bo gdyby to było w boksie, to bym powiedział od razu, no Łaszczyk wygra. Drugie, że to tak. Będzie MMA, no to wiesz. Drugie pytanie. No. Szpilka czy Pudzian? No tu, no szpilka. No, a mi się wydaje właśnie, że Pudzian. Znaczy, Pudzian to jest duży, który ma robi. No tak, ale... Nie, te obalenia, ta stójka, tak jak mówię, ta stójka jest inna. No tak, tylko Artur walczył o najważniejszy tytuł świata z Wilderem. Wiatru ma na 12 rund. A wisz, a na przykład Izu też miał wiatru w płucach w boksie. Przeszedł do MMA i tam z samociukiem wiatru brakło. Znaczy, no wiesz, no... Trochę, sam wiesz, że jest inne zmęczenie, jak boksujesz, a inne zmęczenie, jak zmieniasz płaszczyznę, jak się przewracasz, wstajesz. Tak, tylko tutaj bardzo dużą rolę może odegrać kwestia psychiki. Bo jak dobrze wiesz, trenerzy, którzy współpracowali z Mariuszem, teraz współpracują z Arturem. I kurczę, no i kto teraz Mariusza przygotowuje? Widziałeś, co było w walce z Mabedem? No, wyszedł bez trenerów, tak? No, tak. No i co się wydarzyło? No, też racja. Jak nie masz narożnika, no jedź teraz. No jedź teraz na walkę bez bomby i bez Jacka. No nie ma szans. No i to już jesteś psychicznie spalony, nie wiesz co robić, nie masz strategii na walkę, no to co ci zostaje? Wyjść na wiatraki? No to też prawda. No ale Mamed, kurczę, był przygotowany fenomenalnie do tej walki. Nie, no to ja z Mamedem robiłem do samego końca do tej walki, powiem ci szczerze. Wiesz, mnie śmieszą komentarze, tu się powtórzę, mnie śmieszą komentarze. Robisz przysiad 200 kilo, wstajesz, a tu gościa 100 kilo nie mogłeś zrzucić. Ale sztanga, która 200 kilo waży na plecach, cię nie bije, nie trzyma i się nie rusza. Ja do takich komentujących mam najlepszy pomysł, znaczy mam na nich super pomysł, jak to sprawdzić. Jedź sobie w sobotę na dyskotekę, weź ze sobą tak kilka stówek, upij jakiegoś gościa, takiego z 80 kilo, jak będzie pijany, to weź go podnieś. I zobaczysz, że jest ciężko podnieść takiego bezwładnego gościa, bezwładny. A jak ktoś umie ten ciężar układać w parterze, czy umie to układać w zapasach... Rozkładać. To jak, tak, no układać, powiedziałem. Układać. Rozkładać, przepraszam. Jak umiesz te ciężar rozkładać, to mówię, gdzie ja nieraz sparuję z Marcinem Wadlem, gdzie ode mnie tyle kilo lżejszy, a czuję się jakby ważył ze 150 kilo, nie? No. To jest zupełnie co innego. Dokładnie. To jest takie, mówię, to ciało takie, jak ktoś jest tak fenomenalny w tym, co robi, jak mamy, czy Marcin Bandel, umie tym ciężarem ciała tak się bawić. Wiesz, z Marcinem to jeszcze wstać, może czy z Mamedem byś wstał i Mariusz też by wstał, tylko by go nie zrzucił i by został w trakcie wstawania jeszcze uduszony. No. To jest tego. Wina się za te plecy. Wiesz, no co z tego, że ty będziesz wstawał, jak w międzyczasie zostaniesz ze trzy łokcie, ze dwie sztuki i jeszcze był uduszony. Ja to nigdy ci pewnie zapomnę, jak pierwszy raz z Mamedem sparowałem, tak. To nie było się wtedy, bo to był pierwszy dzień Mamed przyjechał. Jak, no pierwszy raz jak sparowaliśmy, to sparowaliśmy w Olsztynie. Nie. To był drugi sparing w Łodzi. Ja na trzecim nie byłem, bo ja na pierwszym byłem. Ale na drugim też nie byłeś, w Łodzi był drugi. Trzeci. Na pierwszy to był grappling. Pierwszy robiliśmy u Mameda w Olsztynie, drugi grappling. W Łodzi robiliśmy. No to byłem. Nie byłem. Co na sushi pojechaliśmy. Ale wcześniej jeszcze był, dzień wcześniej. No to ja byłem dzień wcześniej, a nie byłem dzień później. Tak, to dobrze, to byłeś na drugim, to na trzecim nie byłeś, na czwartym nie byłeś. To na trzecim dniu, jak z nim sparowałem tak pierwszy raz w pełnym MMA, to powiem ci szczerze, że... Tak ja wiem! Wszedłem do tej klatki i tak wiesz, wszedł Mamed, nastawił Szymon ten czas, nie? Ta klatka się zamkła, tak stoję tak,
kurwa, mamy Khalidów. I tak mi się trochę mi się nogi wycofały, że tak powiem. Mówisz, co innego, w grapplingu z nim sparujesz, to wiesz, że ci bomby nie zasadzi. Jak już z nim tak robiłem pełne MMA, to trochę, że tak powiem, waga mi się trochę zwiększyła. Na pewno waga w spodniach była trochę większa. Tak, no. To już mózg wysłał spotkanie do kupy, że spotkanie jest w spodniach. Mamed, jak oglądasz, to pamiętaj, 2-1 dla ciebie. Nie, no pewnie mamy, wygrałem. Nie, 2-1, nie, właśnie nie. Ale bo widzicie, to jest właśnie, widzowie, patrzcie, na kładach mnie kłamał, nie. Oglądaliście nie. Na tym kanale tyle różnych rozgrywek, on zawsze szykuje. Nie. Samego Khalidowa wyprowadził z równowagi, z Khalidowym się szarpał. Khalidow go podał tam parę razy, on go przewrócił raz, wstał i mówi, wygrałem. Nie, właśnie i chodził, wygrałem. Nie, właśnie nie, ja nie mówiłem wygrałem, tylko że było 2-1, ja to sprostuję. Było 2-1, ja zawsze mówiłem 2-1 dla Mameda. 2-1 dla Mameda. Teraz tak, musisz mówić inaczej. Nie, ja wtedy też mówiłem 2-1, to wy to przekręciliście. Ja mówiłem 2-1 dla Mameda. Tak, my z Mamedem przekręciliśmy. Nie. No i to właśnie o to mi chodziło. To jest właśnie ta sytuacja, 2-1, gdzie on ma zawsze 2-1, rację. No, 2-1, wie, jak było, 2-1 tak. I to się jeszcze śmiałem. Mówię, wygrałeś 2-1. No, a Mamed mówi, jak 2-1? Ja mówię, no 2-1. Sensor Marcin Bandę mnie nauczył z tobą rozmawiać i mówi, przytakuj mu. Po prostu mu przytakuj, nie, ale nie. Wiesz, jak było, wiem, jak było, przytakuję ci. Ja nigdy nie powiedziałem, że wygrałem. Przegrałem, ale 2-1. Nie było żadnego 2-1. No ja to się śmieję z tego. Ja wiem, to dla jaj jest robione. No. Nie było na poważnie. Mamed też się z tego śmiał sam. Pewnie, ale nagrał z 5 story. Ale też byliśmy skejtowani za pomoc Mamedowi przez niektórych. Ja dostawałem sporo wiadomości, w ogóle nie rozumiem tych ludzi, że... Ja też tego nie rozumiem. Kurczę, nie pomagasz Polakowi, tylko Czeczenowi i tak dalej. To słabe my to jest... Słuchaj, jak my wiem. Pomagaliśmy koledze. Ja przede wszystkim. Ja pomagałem koledze. Pomagaliśmy koledze przede wszystkim. Jakie jest narodowości, czym się zajmuje, to ja mam też taką radę dla kogoś, jeżeli ktoś kiedyś będzie potrzebował pomocy, to zawsze i będzie zbierał jakieś pieniądze na coś, bo taka osoba, która właśnie napisała do mnie, że potrzebuje pomocy na jakiś tam cel, nie? Że zbiera pomoc, a pod tym było podpisane od razu, wiesz, wyzwisko do mnie, że pomagasz Czeczeńcom i tak dalej, nie? Ja też mam do ciebie, kolego, prośbę, że jeżeli ty będziesz potrzebował pomocy na ten swój cel, który zbierasz, to sprawdzaj, kto ci pieniądze przylewa. Czy to nie jest Żyd, czy to nie jest Murzyn, czy to nie jest Chińczyk. Bo jak to przylewa ci Murzyn, Żyd, Chińczyk, to mu to oddaj. Zbieraj tylko od Polaków. Niech ci Polacy dają, jak zbierasz od Polaków, to najwiś się, nie? Tak, dokładnie. Ja na początku patrzę, takim jest człowiekiem, a później czym się zajmuję, jakie jest narodowości. Przecież Mamed, słuchaj, ogólnie Mamed jest Polakiem. No Polakiem i Czeczenem. To sam powiedział, że Polska to jest dla niego jak drugi kraj. Oczywiście, że tak. No kurczę, przecież on tu w Polsce pięknie mieszka. Mówi po polsku płynnie. Nie mamy się co czepiać. Potrzebował nasz kolega pomocy, pomogliśmy i tyle. No. Dokładnie, tak to wyglądało. Tu nie było kwestii, że chcemy zrobić przeciwko drugiemu coś. Ja zresztą ja powiem ci, jak ja zrobię. Ja zadzwoniłem do Mariusza wcześniej i mówię, Mariusz, taka sytuacja, nie będziesz miał żadnych tam problemów. Rozumiem, to jest sport, tak to wygląda i tyle. No. Ale to przecież to, słuchaj, my nie robiliśmy pod górkę drugiemu, tylko pomagaliśmy jednemu. Ja nie stałem w białej rafce, nie dziurawiłem opon w Mercedesie, tylko to robiłem, tylko pomagałem Mamedowi na treningu. Dokładnie, no, chciał cięższego, no to słuchaj, no to tak jakby teraz Mariusz, biorąc walkę z Mamedem, poprosił, nie wiem, jakiegoś 85-kilogramowego zawodnika, kolegę Mameda, żeby mu pomógł przy sparingu. No to co, Mamed miałby mieć pretensje? No to jest normalne chyba w sporcie, tak? My musimy się sport, jeszcze nie? Wiele nauczyć po prostu. To znaczy, wiesz co, ja uważam, że nie my, ludzie się muszą jeszcze wiele nauczyć. Szacunku, tolerancji i ogłady troszkę i więcej patrzenia na siebie i mówienia o sobie niż ciągle o innych. I też mi kiedyś bardzo mądry gość, jak już pracowałem na kolei, wiesz, patrz, gość się poznałem na kolei, cały dzień na kolei pracował, takie miał fajne powiedzenie, które sobie złapałem, że życie to wszyscy ci, to my jesteśmy jak ci ludzie w kinie, którzy siedzą. I tu oglądamy taki wielki obraz. I każdy siedzi w innym rzędzie i trochę inaczej na to patrzy. Dokładnie. Czasami warto jest przesiąść, siedzieć do innego rzędu i spojrzeć na ten ekran z drugiej strony, jak to wygląda tak. Z innej strony. Wtedy człowiek lepiej rozumie życie, lepiej rozumie świat. Tak. Widziałeś, jak się zrobił program teraz taki porady życiowe. A moim takim optymistycznym powiedzeniem jest, mam dwa. Jedno to jest marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie żeby marzyć. A drugie to jest jedzenie po to, żeby je zjeść. A drugie to jest, jak chcesz coś o kimś gadać, to załóż jego buty i trochę w nich pochodź. No to też prawda. To jest, wiesz. I tym optymistycznym akcentem mówię wszystkim najlepszego. Tak jest. I bądźcie zdrowi. Trenujcie. Tak jest. Zapierdzielajcie, subskrybujcie kanał Real Farm, zostawcie jakiś komentarz i łapkę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.